Witajcie! Witaj, ty, który to oglądasz, widzu, tak, i gramy sobie, napieprzamy w World of Tanks. Tak! Patrzcie, prawie, nie? Tyle. Jeszcze potrzebuję 11 tysięcy doświadczenia. I będę miał this, tak, lufkę. A ponieważ jest weekend i tak dalej, to jest, no, 3 razy doświadczenie. No, i teraz gram przeciwpancernymi, żeby nie było. No, więc gramy. Nie będę przedłużał. Dobra, wiem, która godzina. Czekaj, teraz muszę obliczyć. To jest bardzo skomplikowane. Jeszcze raz muszę zerknąć. Aha, teraz nie. Jeszcze raz. Obliczam. Nie, jeszcze raz muszę zerknąć. Kurde, bo ja zapominam godziny, no to jest głupie. No to będzie... A, dobra, już wiem. No, pięknie chodzi. Czy tak zawsze chodziło? Ja, gdyby co, to je zmniejszyłem jakości pierdół i tak dalej. Co widać po tym drzewie. Ale piękne. Dobra, niech będzie przeciwpancerne. Nie, chyba lepiej było, jak miałem wyższe ustawienia, bo teraz to jakoś dziwnie. Poczekajcie. Grafika. Tutaj zmieniłem. Kurde. To nic, bitwa nie ucieknie. O, wysoka. No, wysoka jakość efektów. Szczegółowość obiektów. Nie, to już średnia chce. Nie. Tak. Jest git. Powrót do gry. Do gry. I bez zmian! Ty, nie. Ja widzę poprawę. Ja widzę poprawę. Tak minimalno, ale widzę. Czyli nie będę zmieniał. Dobra, już jadę tamtędy, to pojadę tamtędy. Przepadło. O, ale zazwyczaj jak jest takie coś, to ja jadę prawą flanką. Tylko teraz coś tak... wyszło. I co chwilę jakaś ścina. To na pewno lag! Nie. Dobrze, że teraz laga nie miałem, bo to by się stała chyba tragedia. Zakręcamy, zakręcaj, kurde. O, patrzcie, jednak woda na tej mapie jest. Dobrze, artylerio, dobrze. GW Tiger P. Ta, piękna lufka. Lepsza niż jakiś panter czy coś tam. Taki shit. No, też piękne piźnięcie. Chociaż mi się wydaje, że jest przycicho. I nas zginął, fajnie. O, ty patrzcie, 10 tiery. Ale dobrze, bo my mamy niszczyciela 10, a to jest taka przewaga, że hej. Że przewaga to jest. A gdzie uciekasz? Nie uciekaj, jedziesz tutaj, tym pagórkiem. Jest i strujeczka, który wyjedzie do mnie. A, ruszyłem dupę i tam niedobrze jest, Więc muszę się schować. Zerwał mi kuta z gąsienicy. Ja ci... Wiem, pod kątem. I dzięki temu szybko zginę. To ty tak szybko kole ładujesz? Fajnie, teraz był ślepy strzał. Znaczy do dupy strzał. I dead, tak? Tak, oczywiście. Głupie to? Głupie! A mówiłem, że mi lepiej idzie. No bo idzie mi lepiej. Teraz pogramy sobie elcem.
standardowo. Wszystkim będę grał. Wszystkim. Tylko, że czekaj. Chciałem przedstawić moje poprawki, a poza tym, no. Już będę miał mniej czasu do... No to wypada tutaj, że mogę spróbować rozwalić M12, bo ja tu gówno zrobię. Bardzo gówno. Tak. Więc spróbuję. Może mi się poszczęści? O, fajnie. Fajnie wiedzieć. O, my mamy to? To mnie rozdupca za pierwszym razem. Tylko, że jak grałem na ISie. Nie. Nie, mnie co innego rozwalało, chyba. O, i pojadę sobie lotniskiem. Czekajcie. Ja jak zawsze gram na tej mapie, to zawsze się respię tym elcem tutaj. W tym miejscu. To jest dla mnie już takie wnerwiające, że nie wiem. Ja teraz sobie pojadę na Hama i odkryję artylerii trochę celów. Bo ja tu naprawdę gówno zrobię. Zaprawdę powiadam wam. To co ja mówię, to jest prawda. O, jak Tiger tu jedzie, fajnie. Coś zrobisz. O, fajna lufka, taka długa. Może coś z nią działaś. Zdziałasz. Jak długa, to chyba celna. Jak gruba, to chyba mocno zadaje. Dobrze wali, ale tego, no. Czekajcie, wy jesteście tymi niszczycielami. Ja wam wszystko wykryję. Nie bójcie pały, czy czego tam. I to się tak robi, że jeździ się środkiem. Nie, powinienem jechać tamtędy, ale... Jak jeżdżę środkiem, to jest gorzej. O, fajnie, foch we mnie. A, frajer, o, drugi, pompka. Tylko nie ładuj szybko. O, jest ich więcej, patrzcie. I któryś na pewno mnie rozpieprzy. Patrzcie, kurde. Widzieliście? Rykoszet był. Dobra, kij z tym. Ja tym nie lubię grać. Ale za to lubię grać Valentine'a, te jak jest, jak są moje tiery, a powinny być. Są? Jestem na WTEU2. O, dobrze mi wybrało do nagrywania. Lepiej chodzi, fajnie jest, tylko że się ładuje dłużej. Bo chyba fraps. Ciekawe, czy jak się dmuchnie w mikrofon przez tą ścierkę, czy co to? To czy słychać? Chyba nie. Dobrze, że to jest. Ohoho, tak jak lubię, tylko mapka niekoniecznie, ale spróbuję zrobić jak najwięcej się da. Bo zazwyczaj, no. Ale dobrze mi idzie. Tutaj. Czekaj, T1, E6? Czy aby te gówno takie? Co się sprzedaje? Ale LTP jest dobre. O, właśnie, widzicie, mam kamuflażyk. Chyba dobry zakup. Dobry wybór. Teraz pojedziemy sobie prawą. Dziękuję, ty też masz rozpieprzyć parę ludów. A, oni mają priesta, to gówno. Pojadę moją standardową ścieżką, znaczy ulicą czy czym tam. Ale te mendy jadą ze mną i kurde, gówno zrobi chyba. O, patrzcie, ktoś zainwestował w LTP. PZ1C? Ty, kurde. A, nieulepszony w ogóle. Ktoś pierwszy raz go ma widać. Bo gorzej ulepszony być nie może. I fajnie, wszyscy jadą tamtędy. Pierdolut. No jak, przecież wiecie czym ja jestem? Takie działo jak ja mam, to nikt nie ma. Tylko, że chyba nikt teraz tu nie pojedzie. Bo Menel zginął jednym przytyknięciem. No, idź tam wykryć tych kapibarów z dżungli. Czekaj, jak LTP, to czy ja mam tam jechać, czy nie?
Nie, pojadę tam, co mi szkodzi. Co mi szkodzi. Tam są. O, wiem, ja ich. O, oni też mają Valentine. Tylko że Valentine jak na razie gówno zrobiła. Czy on tu jedzie? Patrzcie, wyczułem. Normalnie to jest taki fart, że hej. Co ty chciałeś, kolesiu, mi zrobić? Ty myślałeś, że mi coś zrobisz? O nie, nie, nie ma tak. Ja jestem... Valentine! Mnie nic nie ruszy. Czy on tam... Wiesz co? Zdechniesz. Pierdolut. Giniesz. No, inni niestety to ten zabrali, ale ja wykończyłem. I to jest najważniejsze. Podobało się. Mam więcej. Ładuj szybciej, bo on zaraz mnie. Gówno mi zrobiłeś. No i co ty to próbowałeś? Masz, co ty? O, prawie Top Gun, żebym jeszcze jednego kolesia rozwalił. Ale to już chyba niemożliwe. O, bizon się sra. Jaka szkoda. Widzicie? To jest działo, to jest Valentine, nie jakiś, nie wiem, gówno. Czy coś i tym się bardzo ładnie zarabia i tego nabija kile. Proszę, dajcie mi jeszcze. Bizon frajer, frajer. Dojadę? Dojechałem. Widzicie? Czy wy to widzicie? Ale ich artyleria też frajer, bo też uciekło. O, widzicie, widzicie co? Widzicie to? O, czyżby, o. No, przegraliśmy fajnie. Czyli ja grałem po to Valentine, żeby zarobić na Isa. Na porażkę Isa, trójeczki. Ale nie szkodzi. Chyba to ostatnia bitwa. Nie wiem. Ale... No żeż kurde! Tak jak nie nagrywam, to zawsze jestem na samej górze. A tak jak nagrywam, to zawsze o, gdzieś na środku albo na dole. To się nazywa rządzenie losu. Komputer losujący to jest normalnie jakaś kpina albo idiota, menel, nie wiem co. Wkurzające gówno. No fajnie. T32 i 4. Wszystkiemu temu trzeba strzelać tutaj w dół. O, o. A, zapomniałem, przecież ja mam skina zajebistego, no nie widać? Patrzcie, Krysia. Miałem Krysia od Ruskiego, boże, co to było. Jest czwóreczka, czekaj, oni co? Kurę 50, rusz tą dupę, no i kurde, akurat jak ja jadę, to musi się ruszać i w dupę teraz straciłem całą prędkość. I pojadę tradycyjną drogą. O, fajnie, oni mają Isa 7, Is 7 według mnie jest lepszy niż Is czwóreczka. Ale my mamy za to 113, a to jest chyba nie byle gówno. Tak mi się zdaje, czekajcie. T62A? Gdzieś coś kiedyś o tym słyszałem. O, już, już. Woo! 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 Ty, dobre to. Tylko żeby mnie coś nie wysadziło jednym pyrknięciem. No dziesiąte tiery to mają fajnie, bo wyższych niż oni to nie może być. A ja kurde, musisz się męczyć jak jakiś... Nie wiem.
To się nazywa sprawiedliwość. O, fajnie. I siódemka, no. No i powiedzcie mi, co ja mogę mu zrobić? No chyba nasrać do kabiny, najwyżej. Ale zobaczmy tego, panterę. Panter dwójka i się ustawiłem do połu. Trafiłem! Tak skontowałem. O w dupę. Oho, nie, tam niszczyciel. Ale w tego spróbuję tam mu w ten. W generała. I spudłowałem! Ożesz ty. Kurde, czy on ode mnie zrykoszetował? To się nazywa fart. Chyba czołgista mnie kocha. Znaczy, no, bóg czołgowy. Pałeczka, dupeczka, gówno. Możesz ty w dupę. Co ty, cofnij tą dupę, ja pierdzielę, no co ja, no. Jeszcze nie? Nie? Może im coś, nie wiem, może ich czyrknę? Ale to jest te 32. A w takim razie to jest gówno. Isu, o, żeż ty. To temu trzeba strzelać w ten, w górkę. Oczywiście zrykoszetował, bo jak, co miał zrobić? Piernąć i wlecieć, no. No fajnie, dupo, to teraz żeby mnie trafili tak pięknie. No co tam masz? Nie. Ale strzelę. No widzicie, moja lufa to... Możesz ty! Kurde! Kurde! Ten leopard co tam robi? Wezwę pomocy. Nie ma. Ale wezwę pomocy. Tylko, że ja mam pełne życie, a mój przyjaciel niekoniecznie. O, pewnie dzięki mnie cię wykończą. Gdzie mu strzelać? Strzelę mu w wieżyczkę. Nie, trafiłem! Czy jak mu trafi w wieżyczkę, to coś mu zrobię? Nie. Ósme tiery wykończę dziesiąte. Dziewiąte. Oho. No co ty? Jedyne co mogę, to ja uciekać. Uciekam. O nie. Oho. Pomocy! Nie! Czołg unieruchomiony. O! Jakim? O, mam jeszcze troszkę życia i może pojadę? A nie, już mnie uszkodził, fajnie. Dziękuję! Tak, oto się kończy moja gra. Tak. Zgadza się. Prawie punktualnie. Dobra. Więc z tego to miejsca ja będę się z wami żegnał. Nie, czekaj, dam jakieś... O, to jest fajne. Takie gówno. Jeszcze przybliżę, żeby było ładnie widać. O, tak zasranie. Dobra, więc z tego to miejsca ja się będę z wami żegnał. Subscription, łapkation w górę, dobry commentation. Ja was proszę, zachęcam was do oglądania moich innych filmików z tej oto gry i innych gierencji. A zatem czas ja się z wami żegnam. Cześć, do widzenia, na rapa i tak.